Cześć jest niebieski, a to jest Faktorio. Witam Was serdecznie i w tym odcinku będziemy, uwaga uwaga, budować tory. Tamte tory, które tutaj zaczęliśmy robić w poprzednim odcinku. He he. Tutaj jeszcze będzie zrobić skrzyżowanie energetyczne i poprowadzić tory do tej miedzi. Tak, do tej miedzi. Też chyba zanim to zrobię, to może posada właściwie tutaj zrobienie tego byłoby sensowniejsze. Wiecie co, to brzmi nawet dobrze. Przy okazji węgiel, węgiel jest na w porządku poziomie, ale zamieniłbym tutaj ten węgiel stąd na tworzenie, na stworzenie tutaj paliwa rakietowego z, z nafty. To też całkiem nie pomysł. Z drugiej strony na ten moment nie mamy też dostępu do większej ilości ropy naftowej, chociaż dostęp nie jest zły, tak patrząc tutaj jest, tutaj jest, to jest takie mała ilość, ale to jest za to taka konkretna ilość, może bym się tym lepiej zajął? Nie, dobra. Po prostu poszerzymy tutaj rozładunek żelaza oraz stworzymy. Kurczę, jeszcze to się nie skończyło. Jeszcze chwila minie, zanim to się skończy. I zrobimy rozładunek miedzi. Tak, miedź się przyda. Ok, to nawet tak, to bym zrobił. Natomiast chciałbym w międzyczasie jednocześnie sobie craftić tutaj działka laserowe. Do nich potrzebuję baterii. baterie mam tutaj. Ok, 700 baterii to jest nawet, nawet ilość. Tutaj dodatkowa miedź się przyda. Mieć, czy nawet bardziej druty miedziane, tak naprawdę, jak dobrze widzę. O proszę, w ten sposób mogę to rozwiązać. Mogę to rozwiązać. Oraz stal, stali mam brud, tak. Tym razem stal nie jest przeszkodą. To jest całkiem dobra informacja. Ok, czy to wszystko, co mogłem zabrać? Zdaje się, że tak. Tutaj zrobiły mi się o 7 jeszcze ogniw słonecznych, które tutaj wyrzucę. I tutaj są kamienne cegły. Te kamienne cegły, chociaż beton, czy kamienne cegły chcę mieć na bazie rozłożone. Raczej będę chciał beton. Betonowa baza. To jest całkiem niezły pomysł. Dobra, kolejne panele słoneczne mi się utworzą. Tutaj prąd jest na już całkiem przyzwoitym poziomie, tak. Prąd jest na, całk na całkiem przyzwoitym poziomie. Wykorzystujemy połowę z pełnych możliwości. Hmm. To brzmi nawet dobrze. OK. To, co będę potrzebował, wiecie co, dobiorę sobie tych semaforów, tych semaforów sobie dobiorę. Oraz torów sobie dobiorę, przydadzą się do budowy. Jak to wygląda to? To wygląda tak średnio. Ok, więcej baterii, czy te baterie już mi się stworzyły? One to się stworzą, tworzą, cały czas w pewnych ilościach. Nie są to idealne wartości, ale jednak są. Tutaj też są... Te układy elektroniczne. Czerwony układ elektroniczny też bym wziął. Tak, gdyby były mi potrzebne, tutaj są też niebieskie układy elektroniczne, które też sobie wezmę. Dobra, to jest jedyny dostęp do nich, więc sobie dobrze, że je wezmę. Przy okazji, tutaj są baterie, idą tędy i tutaj. To baterie i stal jednocześnie, jak dobrze widzę. Ja tak sobie postoję, wezmę jedno i drugie. Przede wszystkim baterie będę miał. Stalo również jest potrzebna w ilościach praktycznie identycznych co baterie. O, wziąłem też silniki elektryczne. Silników elektrycznych nie potrzebuję. Mogę je wyłożyć tutaj, zdaje się, zaraz, zaraz. Silniki elektryczne. Te wziąłem przypadkiem. Ok, baterie wzięte. Teraz jeszcze te znajdujące się tutaj. Biorę baterie ze stalą. Oczywiście u stali potrzebuję więcej działek niż baterii. I to jest duży plus. Ok, i jeszcze troszkę żelaza. Żelazo powinno być gdzieś tutaj, tak, wielkie pole z surowcami. I gdzie jest moje żelazo. Nie ma żelaza. Czyli tu już zostało zużyte całe żelazo, a to całkiem nieźle. Więc żelazo mogę wziąć sobie stąd. Ok, i więcej działek. Może być, może być. Dobra, chyba zużyłem wszystko, co mogłem. Ogniwa słoneczne już tutaj odkładam. Także niech idą na produkcję, gdzie są ogniwa słoneczne. Tutaj, dobra, przy okazji, zestawy naprawcze też wrzucę. W ogóle nie wiem, skąd mam tyle zestawów naprawczych przy sobie. Ja je kiedyś wyprodukowałem, a jak zbierałem. Prawdopodobnie jak roboporty stąd zbierałem i rozkładałem na nowo to zebrałem część. Tak, zebrałem część tutaj obecnych zestawów naprawczych. Okej, okay, ale już je odłożyłem więc jest dobrze. Teraz roboty idą rozłożyć panel słoneczne. Dobiję do 100 MW. Zapewne tak, oczywiście w dzień. W nocy to tylko. Tylko i wyłącznie działają akumulatory crafting Speed. jej Tutaj muszę to rozwiązać w odpowiedni sposób. Tak, bo to jest jedna. I będę musiał rzucić na to stronę. Prawdopodobnie tak. Ok, aże usunąć robotom tą część na razie. To zostanie usunięte. O nie, nie będę miał paliwa. Oczywiście to nie jest przeszkoda. Teraz tak, chcę, żeby było usunięte też prawdopodobnie o, tamte linie zaopatrzeniowe, też muszę usunąć. Jest w porządku, ale na razie musi zostać usunięte, więc trochę żelaza pójdzie stąd. To idzie tutaj prawdopodobnie stąd pociągnę te linie. To będę musiał zmienić. Ok, na razie w ten sposób. Zaraz się dowiemy, czy to wystarczy. I teraz tak, chcę skopiować to, żeby było tutaj, i to jest na styk, ale to wyprowadzę tutaj. Więc zabiorę to. Okay. Moje roboty chyba poradzą sobie z konstrukcją tego. Właśnie, już wiem co muszę dorobić. Muszę stworzyć tutaj dodatkowe podajniki masowe. Ich nie mam. Tak więc już wiem co dorzucę do produkcji. Tutaj roboty mają długą drogę, więc trochę im zejdzie z dekonstrukcją tego wszystkiego. Jednocześnie robotów będzie mi brakować. <laughs> to się dotworzy nową. No, Nowe roboty się stworzą. Teraz tak. Żeby zrobić te podajniki, gdzie one są te podajniki, potrzebuję szybkich podajników, to ja sobie wezmę w ilości 100. Mm, całkiem nieźle. Rudę żelaza to ja sobie stąd wyrzucę. Na razie będzie się magazynowała, potem zrobimy taką mini przepalarnię, specjalnie dla rudy, która będzie w systemie. Idąc dalej, podajniki. Chciałem robić podajniki wszystkie... Tutaj, ale te podajniki potrzebują czerwonych kadłub elektronicznych, które chcę stworzyć, więc je stworzę tu. Mm, nie tu. Jest takie fajne miejsce, które by pasowało. Fajne, pasujące miejsce, jakoś niespecjalnie, więc zarzucę. A dobra, nie będą tutaj, ponieważ tu są koła zębate. Dodatkowo układy elektroniczne jednej i drugie oraz szybkie podajniki. Więc tutaj drugie układy elektroniczne te są oraz szybkie podajniki. Tutaj są. W ilości 1 stack, tutaj dam dwa stak, 3 staki nawet. Tych będę potrzebował na pewno w dużych ilościach, więc się przydadzą. Przy okazji sam też zacznę je tworzyć, ponieważ właśnie teraz ich potrzebuję. Ok, wziąłem układy żelazo, a raczej żelazne tryby. Żelazne tryby powinny być gdzieś tutaj. Halo, halo? dzień dobry. Co, tryby? Tryby są w porządku. Ok, wzięte to, wzięte to. Biorę z produkcji wszystko, co tylko się da. Te podajniki potrzebują naprawdę dużo układów elektronicznych. I to naprawdę dużo. Może bym wziął tak z tej produkcji. Tutaj wiem, że znajduje się ich kilka. Dosłownie kilka, ale tak 20 automatów montażowych z kilkoma układami elektronicznymi daje już całkiem taką w miarę przyzwoitą ich ilość. Okej. Okay. Jeszcze tutaj jest 13. W porządku. Toni w ząb mi nie wystarczy. To jest taka minimalna ilość, która mi absolutnie nie wystarczy. Potrzebuję więcej. Więcej portów elektronicznych. Ewentualnie, ostatecznością jest to, że wezmę sobie żelazo. Żelazo. Żelazo oraz tutaj to. Stworzę sobie to w ten sposób. Odłożę też działka laserowe, o tak. Dużo działek laserowych w końcu mam. Potrzebuję więcej tego, żeby stworzyć więcej tego. Potrzebuję jeszcze więcej tego. Słuchaj, to wszystko co miałem, prawie. I teraz trochę żelaza. Jeszcze więcej tego. Oczywiście chwila minie, zanim to się stworzy, ale będę miał, będę miał wszystko. Zaraz, co jeszcze potrzebuję do tego? Żelaza, więcej żelaza? Nie mam żelaza, w porządku. Okej, okay. o prawie idealnie to złapałem, w porządku. Skoro jest to dobrze, to niech będzie to dobrze. Więcej działek laserowych, a wyrzucę tutaj. działka laserowe zniknęły? Jeszcze nie, off. Jeszcze nie, ale za to już lecą roboty, żeby je ułożyć, a tam widzę gniazdo powstało, które będzie atakować mi moje roboty. Widzicie, tu lecą roboty, a tu jest gniazdo. Co ono tu robi? Powstało, żeby mnie denerwować. Roboty mają lecieć bezpiecznie. Ok, teraz mogę wracać do mojej bazy. Właśnie, stalowe skrzynki też będę potrzebować. A stalowe skrzynki się sprawcą. Tak, mam crafting z stalowych skrzynek. Tutaj są i stalowe skrzynki są tu. Przy okazji już lecą, żeby ustawiać je. <laughs> Przy okazji już lecą, żeby być ustawianymi. Oczywiście jeszcze nie zostały ustawione, ale będą. Już niedługo. Bardzo dobrze. Control V. Tak więc to musi być tutaj. Oraz tutaj w porządku. To zostanie sprawdzone. Stawiłbym roboporty po drodze, tak żeby roboty miały jak się ładować tutaj w tych okolicach. To znacznie pomoże w przenoszeniu przedmiotów szczególnie przez te miejsca. Okej. Okay. I tutaj będzie to ładowanie robotów. Teraz te roboty powinny znacznie szybciej to wszystko robić, to mnóstwo węgla idzie. Oczywiście węgiel został już odcięty, więc nie powinien sprawiać problemów. Dobra, żelazo też widzę, że jest odcięte, to też jest w porządku. Ok, tak więc ja to sobie usunę. Zebrałem też jednego robota. Potem będę musiał je oddać do systemu. Oddawać moje roboty A będę musiał to zrobić Brał uruchomię roboport żeby mi się to ładnie stworzyło O proszę idą Tworzą co tylko się da Częściowo Reszta przyleci już z innymi rzeczami tutaj lecą już zresztą. resztą Co on wiezie? Nie widzę dokładnie Nie widzę co on wiezie co on wiezie nie mam pojęcia, tutaj się dowiem, jak już ustawi. Metalowe skrzynki? Chyba tak. Znaczej stalowe skrzynki. Tak, to są stalowe skrzynki. I to są zwykłe stalowe skrzynki, a nie skrzynki. W sumie, część żelaznych skrzynek będę musiał dać normalnych. A czy część stalowych skrzynek będzie musiała być jako skrzynki, tutaj pasywna? Zaopatrzeniowe, ponieważ będę chciał robić beton, chociaż do tego to zrobi inaczej. Po prostu przebuduję to <laughs> albo ciągnę jakoś linię. Jako linie betonu. Ok, tam już wszystko zrobione, a tutaj też. Tutaj też. Wszystkie roboty zostały już zakotwiczone. Już będą wiedziały, co mają robić. A więc mój roboport wyłączam. Oddaję ten jeden robot, którego nie potrzebuję. Muszę zaczekać aż przylecą, prawdopodobnie. A w tym czasie mogę poprowadzić tutaj linię taśmociągową z zaopatrzeniem. To jest tak, to będzie, musia to musi iść właściwie odwrotnie. To jest ok, ale to idzie odwrotnie. Więc to najpierw zabiorę po prostu. My jeszcze się nie zbudowało. Tu jest bliżej zbudowania. Dobra. I teraz podziemny taśmociąg idzie tu. Hmm. To będę musiał zmienić. To idzie tu. To idzie tu i to idzie tu. Tu. Teraz te taśmociągi. To idzie tu, coś zostało zniszczone gdzieś. Tutaj, coś zostało zniszczone. Nie mam pojęcia co. Ale to te gniazdo na pewno. No dobra. Jeszcze to nie jest złe. Ty idziesz tu, tutaj idzie zaopatrzenie, znaczy tutaj będzie szło żelazo, jedno i drugie. Ok, w takim razie idąc dalej. Tutaj mogę dać to i to. No proszę, idealnie się składa, idealnie się składa, więc to zarzucę. Tutaj muszę nowy roboport wstawić w odpowiednim miejscu. Tak, zdecydowanie. Dobra. Teraz to idzie tu. To idzie tu. W porządku. Teraz się wszystko zgadza. Prawie. O, i to wstawione w tym miejscu. O, i to wstawione w tym miejscu. I teraz to idzie tu. I to idzie tu. Dobra. To byłoby wszystko, prawdopodobnie tak. I teraz, tak, tutaj jest linia. Którą skopiujemy w te miejsca. Dobra, skopiowane. I zapomniałem o jednej rzeczy: czy to już ma ustawioną logistykę? Jeszcze nie wiem, ponieważ nie podłączyłem skrzynek kablami. Skrzynki jest są czerwonymi kablami połączone. I tak, czy to jest bezpośrednio, bezpośrednio oraz do tego. No to mogę dać po prostu bezpośrednio. Damy do tego, tak samo to damy tutaj zaraz, czy na pewno chcę to dodać? Tutaj hmm. kurczę tu idealnie, naprawdę idealnie. Pasuje coś takiego, to pasuje po prostu idealnie. A tu czemu nie jest połączone? Powinno być połączone. Zaraz sam połączę. Okej, okay, jest połączone. Czyli działa. Czyli działa. Dobra, czyli w sumie te połączenie tutaj nie jest konieczne, ale to tutaj ja chcę, żeby było. Tak samo to tutaj okazało się niepotrzebne. I tutaj tak. To ma limit. Ten przystanek ma limit 100 tysięcy. Ten przystanek ma limit 100 tysięcy, więc się skopiowało. I to działa i na tym. Powinienem widzieć limit. Oczywiście go nie widzę. Hmm. A tak, dobra. Nie jest rozładowywany. W porządku. A wiesz co? To ja cię tak przerzucę, żebyś sobie pojeździł po innych 100 tysięcy to za dużo, 100 tysięcy to za dużo. Dobra, damy 75. Znaczy za dużo, ponieważ szynki nie są równe wyrzucane. I przez to nie jest w pełni pociąg rozładowywany, kiedy tutaj jest. Nie jest pełno, więc tutaj damy 75 koła. W porządku, to mi pasuje. To mi pasuje, więc to wsadzę tu i to wsadzę tu. Aha, jeszcze połączyć, oczywiście, wszystko muszę. Dobra, typ. Powinieneś być tutaj i tutaj powinno być to. Dobra, teraz wszystko się zgadza. Czerwone kabelki, nigdy ich znaleźć nie mogę. Dobra. Tu mam 75 koła, i tu mam 75 koła. Pytanie, gdzie jedzie pociąg? Tutaj. <laughs> Ten jest pełny, więc pociąg jedzie tutaj w porządku. Czemu nie jest rozładowany? Ponieważ brakuje mu podajników. Niedługo się to zmieni. Niedługo, za jakiś czas. Za jakiś pewien czas. Uf, te szybkie ściąganie taśmociągów. Bardzo szybkie ściąganie taśmociągów. Dobra. Teraz to idzie tu. Wszystko jest jak należy, jak dobrze widzę. A, a dobra, zostawię to drzewo. Czemu nie? Okej. Okay. To idzie dalej. Oczywiście poszłoby dalej, gdybym miał odpowiednią ilość taśmociągów. Taśmociągi mi się skończyły. Tego się nie spodziewałem. Za to czy to już zostało uzupełnione? To zostało uzupełnione. Brawo! Jestem dumny z moich robotów, już obrona tam powstała, Skoro obrona tam już powstała, to działka laserowe, które teraz będą produkowane i które ja tutaj robię jeszcze, a robię ich jeszcze dość sporej ilości, zostaną użyte do nowego muru. Muru, który będzie powstawał w tym miejscu. O, tak, to mi się podoba. W porządku, na ten odcinek to będzie na tyle. Dziękuję, wielkie za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału oczywiście. Zostawienia w górę, jeżeli odcinek Wam się podobał. No i myślę, że zobaczymy się w następnym odcinku z Faktorio. Cześć!